W dniu dzisiejszym zamknęliśmy Wiktorię oraz Olę w wielkich boksach i ta, która wyjdzie jako pierwsza, wygrywa 500 zł. Czyli ja. Zadanie nie będzie takie proste, bo nasze boksy mają aż 4 warstwy, które dziewczyny będą musiały przebić. A będą to robić za pomocą przeróżnych narzędzi, które będą zdobywać w ciekawych konkurencjach. Ja wiem, widzowie, że filmy tego typu były już nagrywane za granicą, jak i w Polsce, nagrał to Czajnik. Aczkolwiek on zamieścił w boksach dwóch chłopaków. Zobaczymy, jak sobie poradzą dziewczyny. Lepiej! My jesteśmy silne! Co tam u ciebie, sąsiadko? A nic, siedzę sobie właśnie w wielkim boksie, a u ciebie? A też fajnie, fajnie, tutaj rozwalę cię. Nie, to ja cię zmiażdżę. A było tak miło przed chwilą. Zaczniemy sobie, moje drogie, od rekina. Widziałam to. A myśmy nie miały rozwalać boksów? Cała zabawa polega na tym, że dziewczyny na przemian będą wciskać zęby tak długo, aż rekin im zatrzaśnie palec. Ta, której zatrzaśnie palec, dostaje gorsze narzędzie. Ta, której zatrzaśnie palec i będzie miała palce, jak mam potem tutaj rozwalać? Poradzisz sobie. To jest moja gra z dzieciństwa. Ale mnie to stresuje. A to jest stresujące, serio. Od razu. Tak na sam start, widzowie, damy im młotki, zobaczymy, jak pójdzie. Wiktoria dostanie ten, Olcia ten. Ile mamy czasu? 30 sekund. No weź daj minutę, nie bądź taki. Tak na rozgrzewkę, zobaczymy, jak wam pójdzie. Proszę bardzo. Naprawdę. I proszę bardzo. Teraz pytanie, czym lepiej, czy tym ostrym, czy tym nieostrym? Nie wiem, możesz się zastanawiać, testować, czas, start. Coś tam bije. Dobra, czas, stop, odkładamy młotki. Nie może pan tak nie napierdać? Pracować nie można. Życie! Jak ci poszła? Dobrze. Przebiłaś prawie całą pierwszą warstwę. Tylko pamiętaj, że ty musisz zrobić tak dużą dziurę, żeby wyjść, nie? No. U ciebie nie jest tak źle, ale pamiętaj, Wiktoria, że ty musisz wyjść z tą dziurą. Wiem, dopiero zaraz o tym zaczęłam myśleć. No właśnie! Że biorę ją tutaj, a nawet nie ma szans, żeby ja wyszła tutaj. Więc dokładnie, także musisz gdzieś tutaj sobie, nie? Żeby, wiesz, żeby czmychnąć. Muszę stąd wyjść. Nie ja tędy, muszę... możesz jedynie bokiem. Patrzcie, jaki malutki pająk. Pająk! Dobrze ci go. Oni specjalnie użyli pewnie te pająki. A dziewczyny. No ale ja go chciałem wypuścić na wolność, złapać. No jak młotkiem? No delikatnie, że wszedł ten młotek. No to nie jest delikatnie. Poradzisz sobie z nim. Tak, ja bym ten młot przygarnęła. Może przygarniesz w następnej konkurencji. W następnej konkurencji dziewczyny będą musiały się wykazać już nieco większym skillem, bo dostaną hula hop i będą musieli nim robić bumerangi. Mamy w tym boksie kręcić hula hop? Nie. Wiesz, co to jest bumerang? Hula hopem? Nie. To jest bumerang. Która zrobi więcej bumerangów w 30 sekund, wygrywa. Proszę bardzo. Czas start. No. Dzięki, Tomek. No co no, jest? To może która pierwsza zrobi, no nie. Zrobiła jedno, no. No Ola. No co? Ja nigdy tego nie robiłam. Musisz mocniej. Teraz wróciła. No to Ola masz jeden, Wiktoria też o, ma jeden. Prawie wróciła. No nie. To jest drugi? To był drugi. Szybciej. Dobra, czas stop, czas stop. Powiem tak, myślałem, że my tu będziemy spokojnie stać i nagrywać, był totalny chaos. Aczkolwiek Wiktoria zrobiła dwa, także wygrała. Dobra, zobaczmy, co nam teraz dadzą. Pewnie dostanę jakieś bezsensowne narzędzie teraz. Zanim przejdziemy do kolejnych narzędzi, to wy, moi drodzy, zejdźcie na dół i zasubskrybujcie kanał, żeby content tego typu was nie omijał. Przy okazji zostawcie lajka, jak będzie ich 50 tysięcy, to zamkniemy dziewczyny w czymś innym. Przypominam jeszcze, że filmy są codziennie o 14, a tymczasem wróćmy do rozdawania narzędzi. Nie no, o, no dobra. Okej, spoko. Pozamiataj przeciwniczkę. Pozamiatam, oj pozamiatam, uwierz mi, dam radę. No dobra, chyba tą stroną. To też jest też spoko, ale wydaje mi się, że ta podwójna będzie lepsza. Dobra, widzowie, teraz muszę to tak wybijać tym, żeby po prostu rozwalić jak najwięcej. Znowu macie 30 sekund, czas start. Kurde, to jest ciężkie. To się wyślizguje. Ta stop! Jest okej, okay. Zrobiłam trochę większą dziurę. Nic jest nic. No widać trochę postępy u ciebie jakieś tam. Tak! Ale szczerze, mały młotek chyba był lepszy. Był lepszy, zdecydowanie był lepszy. Proszę mi oddać narzędzie. O kurde, ty masz już naruszoną drugą warstwę. Wiesz, ja robiłam? Tak? Dobra, starczy już demonstracji, już starczy. Dało się, jeszcze raz. Dziewczyny, matematyka! Super. Ta, która pierwsza krzyknie prawidłową liczbę, która powinna być pod znakami zapytania, wygrywa. 3, 4 macie. Czekamy. 61. Dobrze.
Ja nie zdążyłam się nawet skupić. Wiedziałam, że matematyka to moja dobra strona. Proszę bardzo. O, zarąbiście. Cieszysz się? No. Okej. Okay. Chłopie, wiarę, no już siedziałam. Wiktoria? Tak. To jest beznadziejne, myśmy tego używały przy kamieniach. Ale do betonu. Tym razem macie minutę, czas start. I to jest niby lepszy ten będzie. Oba jest beznadziejne. To jest nie fair, ja wolę nóż. Wiktoria, oddaj. Zdam ci lepsze narzędzie, bo to jest tragiczne. Nie no, nie ma zmiany w trakcie. Masz, ale proszę mi dowieść trochę wygrała. Czasu. Czas to? A ja powinnam sobie dodatkowy czas. Starczy. Ale to jest nie fair! A wymieniłem ci narzędzie! No tak, albo dostałam gorsze! Nie narzekaj! Całkiem dobrze, nie? Aha. Dlatego postanowiłem, że je zmienię. Uważam, że to było uczciwe jakby, nie? Nie no, jak najbardziej, ja rozumiem, bo to nie, no to była tragedia, ale dostała za to młotek, coś znacznie lepszego od ciebie. Także uważam, że finalnie było to sprawiedliwe. Ej, kozak! Mega dużo teraz mi to dało. Ciekawe mnie, jak poszło, jak idzie Oli. Doszłam już do drugiej warstwy. Więc git, ale jestem zmachana. Jest mi gorąco. Dobra, widzę, ja mam już ogromną dziurę. Co prawda ręka może by mi się przez to przecinała, ale to ja bym nie przeszła, więc muszę ją jeszcze bardziej powiększyć. Wydaje mi się, że tak tutaj i będzie git. Kolejnym zadaniem będzie przejście mini labiryntu. Która pierwsza przejdzie labirynt, wygrywa, czas start. Dobra. Nie tu. Bo tu. Pyk. Koniec! Co? Jakim cudem? Faktycznie. Yes! Ty dalej tego nie zrobiłaś, ale... Nie zrobiłam. Okej. Okay. No dobra, niech trochę sobie poprzebijają, co? Daj coś dobrego, kochanie. Proszę. Najgorsze jest to, że przynajmniej na przykład te głazy, kamienie, to widzieliśmy jakby na jakim etapie jest przeciwnik. A tu nie widzisz. A tutaj nie widzimy i to jest takie stresy... Nie są takie spoko. Złe. Dobra, jest git. Minutka, dziewczyny, czas start! Tomek, ja bym się odsunęła chyba. Damy radę, o co? Nie wiem, jak się za to zabrać. Koniec czasu, czas stop! Jak wasze postępy? To jest ciekawe. Bo te dziury są teoretycznie równe, ale zupełnie inne. To było ciężkie. No masz całą drugą warstwę wybitą w jednym miejscu, nie? I do trzeciej powoli dochodzisz. Mam tu dylemat, który jest lepszy. Wiesz co, lepszy jest pilnik. Pilnik chyba, no. Nie? Też mi się tak wydaje. Papier, kamień, nożyce, dziewczyny. Ciupaga. Wiktoria wygrała. To dla ciebie? Dzięki. To dla ciebie. Okej. Okay. Lecicie z tematem. Jak to się... O, jest! Dobra. Kurde, ładnie. To dopiero początek. Wiem. Dziewczyny, aha, teraz bez zadania. Macie półtorej minuty. Każda z was dostaje dokładnie taki sam młotek. Ha. Możecie sporo zrobić. Czas start. Ale tu leci pełen fokus. Dobra. Odkładamy młotki. Mam wiarę w guzie. Okej. O, jestem kurde zmęczona. Pokaż u ciebie. Okej. Okay. Jest ewidentna przewaga. Po co siłownia? Wiktoria, jak mamy taką siłownię? Ja jestem cała mokra. Teraz wlatuje frisbee, która rzuci dalej w linii prostej, no to wiadomo, wygrywa. Ja wygram, bo to jest czerwone tak jak mój boks. No niby proste zadanie, ale to w sumie może być fart albo wiatr tak naprawdę. Dobrze mi poszło. Stajmy w linii prostej od tego. Nie no, ewidentnie Wiktoria jest dalej. Jak tam twój czerwony kolor? Dałam ci po prostu wygrać, bo masz mniejszą dziurę. Którą widzowie, jestem ciekawa, co teraz dadzą, ale wydaje mi się, że idzie mi całkiem dobrze. Czy ty sobie żartujesz? Serio, ja mam czymś takim to rozwalić? Teraz miały być lepsze narzędzia. Minutka, dziewczyny! Kurde, ciężko jest trafić tą dziurę teraz. Jakie to jest zarobiste! O, wow! Co się stało? Nie, tak się przyjechałam tym. Ale jest to okej? Okay? Tak, git, git. Jakby tam to tak normalnie da rady chyba, nie? Stop! Okulary już mi spadały. Czy ja dobrze widzę? Mhm. To jest ona. To już jest tu. Ona się przebija, już zaczyna. Już zaczyna przechodzić. Co ty robisz? Nic!
Oj, chyba idzie lepiej niż mi. No, Wiktor, jeszcze ani draśnięcia z tej strony. No, jak to na tego kartówkę rozumiesz? Ty mnie? Ty, ale to przebiję. Mądrze. Jakbym tak ręką wpływała. Jej za dobrze idzie, ja słyszę. Moje drogie, teraz może wlecieć prawdziwy game changer. Aczkolwiek będziecie musiały odpowiedzieć na co najmniej 5 pytań. Okej. Oh my god. Która z was pierwsza będzie miała 5 punktów? Wygrywa, jedno pytanie, jeden punkt. Czy wieloryb to ryba? Nie. Nie. Ola ma punkt. Czy kotlet de volaille przygotowuje się z drobiu? Tak. Czy cyfra 5 jest liczbą pierwszą? Tak. Brawo. Zgadłam. Czy Chiny mają większą powierzchnię od USA? Tak. Brawo. Tak? Jakie to był strzał? Większym zwierzęciem jest stubia czy kiełb? Kiełb? Brawo. W jakim kraju odbędą się tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej? Katar! Brawo. Byli się tam. Były wszędzie reklamy z Lewandowskim w samolocie. Ola teraz odpowie i wygra. Ile zer ma milion? 6, 5! Dobrze. Nie, ani 6, bez kitu! Dziewczyny, zacięta walka. To ile zer ma bilion? 9. Źle, 12. 12, już się chciałam powiedzieć. Miliard ma 9. Kto jest najmłodszym domownikiem w naszym domu? Exi. Dobrze. 4-4. Finałowe pytanie. No teoretycznie najmłodszy jest skipper. Chodziło a teraz człowieka. Julek. Chodziło o człowieka, no w tym momencie Julek, no. Z ilu liter składa się słowo konstantynopolitańczykiewiczówna? O my gy. Możecie ja się pomylić o 5. Ja nie pamiętam tego słowa. Konstantynopolitańczykiewiczówna. 31. 32. Policzyłam, nawet nie pamiętam ile razy rękę robiłam tak. Gratuluję, Ola wygrała. Oj, ale teraz Ola będzie miała przewagę. Macie tylko 30 sekund dziewczyny, także czas, start. Nie dam rady tego wypalić. To nie jest game changer. Nie, Paweł, ja nie ten. To nie ma sensu. Ja tym nic nie zrobię. Okej. Czas stop. Ja nie mogę nawet zamachu zrobić. Najgorsze jest to, że nie jestem w stanie przewidzieć. Tak jak u Wiktoria miała dwa razy gorsze narzędzie niż ty, a miała dostać lepsze. No ale teraz... mówisz, że game changer, a to beznadziejne było. Powinnam dostać jeszcze raz coś na 30 sekund. Wizualnie był to game changer. Myślałam, szczerze mówiąc, że ona od razu już rozwali. Ten gorszy przedmiot nie był taki zły i sobie trochę mi pomógł. To było beznadziejne, ja się tak zmęczyłam, że ja teraz nic nie użyję. W tej konkurencji dziewczyny będą rzucać piłką do celu. Która pierwsza? Może Wiktoria. Trafiła za pierwszym. Teraz pytanie, czy Ola trafi. Jak Ola trafi... Ej, to ja zgłaszam, że to jest nie fair. Ja nie mam jednej soczewki, ja nie widzę. Ja ogólnie jestem ślepa. Nie, nie ma szans. To jest sens, to jest... To jest nie fair, Paweł, bo ja miałam game changer i to kurde nic nie dało. I teraz Wiktoria zostanie lepsza i ona wygra. Bez sensu. Git, widzowie, zobaczymy, czy rzeczywiście ten przedmiot będzie warty. Ale nie spodziewam, że mi się... To... Co Ola tam robi? No chyba sobie zamierzasz, to już wolę to odwalić. Nie! Zostaw tą deskę! Ej! Nie było powiedziane, że nie można! Nie było powiedziane, że nie można! Wstać ten makaron gdzieś! Nie chcę tego! Popsułeś wizualny. No i co z tego? Wyjdź stąd, nie! Nie, to za mój game changer! No masz, idź stąd, wyjdź sobie ten makaron, ja sobie nogą pomogę. Nie docenia. Minutka, czas, start. Mogę używać wszystkiego, co mam w środku? Oprócz tej desek, no. Zapomnieliście wziąć. Dawaj ten kilo! Dawaj ten kilo! Zapomnieliście dawaj, wziąć! Dawaj ten kilo! No przecież ja tym nic nie zrobię! Jak ci idzie? O stary, chodź tu! Kurde! To jest ciężkie! O, to łatwo idzie! Wow! No bo tam już z karton gips. A! Może ta minuta jeszcze skończyć? Stop! Okej, tego się nie spodziewałem. A tobie jak idzie? Tak se. W środku, pokażę wam to z tamtej strony. W środku jest deska. Tutaj, widzicie? Każda z dziewczyn ma coś takiego. I Wiktoria akurat uderza w miejscu, gdzie jest centralnie ta deska. Tutaj. Super. Niefortunny fest. Chłopacy powiedzieli, że tam jest deska, więc ją zaraz rozwalę i będę miała podestę. Ja nie wiem, wydaje mi się, że chyba nie mam szans, ale przynajmniej mam już dziurę. W międzyczasie oczywiście dziewczyny mogły używać rąk i nóg i cały czas drążyć sobie dziurę. Zobaczycie później, że ich ciało to najlepsze narzędzie w tym challenge'u. Dziewczyny! No? Na ekranie telefonu mam cyfrę od 1 do 9. Która będzie bliżej tej cyfry wygrywa. 7. 6. Kochanie! Jak ja się dobrze znamy, nie? A najlepsze jest to, że to nie jest jakaś moja ulubiona cyfra, czy coś, to było totalnie randomowe. Ja 7 na początku, ale bez sensu dać taką całą.
Daj mi coś fajnego, nie ten młot wielki, poproszę. Jedna dostaje piłę, a druga piłkę. Powtórka z rozrywki. Co jest zrobienie piły? Piłka. Super! Dobra widzowie, ja z tym mogę bardzo dużo zrobić. Minuteczka! Gotowe! Go! Co ja mam z tym robić? No nie, to jest bezsensowne! Nie, no to jest bezsensowne ogólnie. Nie, dobra, jeszcze mi pęknie ta woda. No szkoda wody. Koniec czasu! Dzięki, że powiedzieliście, że to jest jakaś deska. Już jej nie ma. No ale co ci ta deska dała? No, że nie trzyma! Tu kopanie okaże się najlepszą bronią. Oglądajcie do końca, żeby dowiedzieć się dlaczego. Dziewczyny! No? Macie kaski na głowach? Tak. Rzucam wam w tym momencie kwadrat składający się z 6 elementów do środka. Która pierwsza złoży kwadrat, wygrywa. To... te... nie, nie tak. Tak, jak? Dobra, no. Pokaż. No Wiktorii został jeszcze jeden element. Ola dzisiaj jej totalne oro ja robi. Ja jestem, dzisiaj mam tak zły dzień i mogę tu się wyżyć, to jest zarąbisty odcinek. Bo naprawdę mam okropny dzisiaj dzień. Ja nie mam już siły, nie? A jeszcze tyle roboty przede mną. Młoteczek i młotek. Miałam go na początku i w sumie nie był zły. Muszę widzowie teraz to rozwalić. To. Start! Koniec czasu! Jak rzuciła tym... Kochanie, ja cię nie poznaję! Co się z nią dzieje? Nie pytaj, zobaczysz na filmie! Po, ale mam wióro w buzi, be! O! Dzień dobry! Dzień dobry, pani! Dobra, ta warstwa była useless. To się wizualnie dała dużo, nie? Deski też już nie ma. Chciałem mówić przed chwilą, że współczuję Wiktorii. Ale jednak jej nie współczuję, wyrównała szansę. Patrz, co się dzieje, Wally! Co tu się dzieje? Co robisz? Po stronę! Co jest dzisiaj? Powiem tak, widzowie, tego się... Owo! Weź mi o tę nogę! Tego się nie spodziewałem, totalnie się tego nie spodziewałem. Jakby... Róbmy jeszcze jakieś zadania. Dobra, stop, robimy kolejne zadania! Nie ma stop! Ja tego boksa, widzowie, zrobiłem takiego lightowego, bo wiedziałem, że to będą dwie dziewczyny. Ja wyjdę jakoś. No, ja szukam zadania dla was! Weź mi ktoś pomóc! Nie możemy ci pomóc, musisz sama wyjść. Dobra, dziewczyny! Kolejna konkurencja! Masz farbki, możesz sobie dwie wybrać. Masz dwie farbki, wybierz sobie. Jury będzie Bartek, przyjdzie i oceni. Która z was zrobi ładniejszy malunek na tamtej ścianie, wygrywa. No, ja wiem, co ja zrobię! Zajebiste kolory wzięłam! Widzowie, ja mam tutaj niebieski, czyli napisze Arka Gdynia. Ja wiem, że tutaj są pewnie inni, ale jakby was przepraszam, ale Bartek jest Arką, więc ja napiszę Arka Gdynia i będzie, kurde, na pewno wygrana. Wiktorcia, koniec kopania, proszę. Próbuję ją nadgonić w jakikolwiek sposób! Biorę go na litość. Dobra, jak skończyłam? To już gotowe? Okej. Okay. Widzowie, żeby nie było, ja nie jestem za żadnym klubem. Bartuś tutaj akurat lubi Arkę i jakby... Ale to dlatego, że jesteśmy z Gdyni, jakby to jest normalne, nie? Ja po prostu widziałam, że Bartkowi to się spodoba. No, wysłałem ci, Bartek, dwa obrazki. Musisz ocenić, które jest ładniejsze. Nie no, serduszko. Serduszko. Czerwone, tak? Okej. Okay. Masz szczęście. No, papa, hej. Wiktoria, masz dowolność, co chcesz? Młotek. Ten czy ten? Ten ostrzejszy. No, gdzie są okulary? Dzięki. Spoko. Dobra. Można? Można, tak, leć. Ale mi się to wrzyna! Oła! Wiedziałam. To był demon dzisiaj, patrz na jej oczy, co się dzieje. Patrz, co Ola zrobiła. Co, jest taką, w taką małą dziurą zeszłaś? I w ogóle wyłamałaś to kopałaś w to? Ja nie wiem, ona była, dzika była jakaś. Nie no, gratulacje, Ola. Dawno się tak nie zmęczyłam na jakimkolwiek odcinku, nie? Głazy
to potem przy tym było nic. Widzę 50 tysięcy lajków i robimy mocniejszego boksa i wrzucamy tam dwóch chłopaków, to by było albo na tyle. Albo z chłopakiem. Albo ciebie z chłopakiem, 5 stówek dla ciebie. Dziękuję bardzo, zapraszam wszystkich na kolację dzisiaj. A ja zapraszam na Oli kanał, widzimy się jutro o 14, pa, pa, cześć.